Dzień dobry, nazywam się Joanna Pękala i zapraszam Państwa na warsztaty z Biblioteką Kraków. Dzisiaj wykonamy pisanki metodą patchworkową. A z okazji zbliżających się świąt zachęcam do wypożyczenia książek o tematyce wielkanocnej. Do wykonania pisanki metodą patchworkową potrzebne nam będą szpileczki, najlepiej krótkie 14 mm, styropianowe jajko wielkości 5 cm, nożyczki, kolorowe wstążki około 3 metrów, sianko lub żółty sizal. Zaczynamy od pocięcia kolorowych wstążek na 3 cm kawałki. Takich fragmentów będzie nam potrzebnych około 100. Następnie będziemy przypinać wstążki do jajka szpileczkami. Zaczynamy od niewielkiego fragmentu wstążki na samym szczycie jajka i przypinamy je w czterech rogach szpileczkami. Ponieważ przy wykonywaniu tej pracy będziemy używać ostrych szpilek, poproście o pomoc dorosłych. Kolejne fragmenty będziemy składać w trójkąt. Każde z paseczków składamy z jednej i z drugiej strony, aby wyszedł nam trójkąt. Przykładamy do jajka, starając się zasłonić wcześniej użytą szpilkę i w dolnych rogach trójkąta przypinamy szpileczkami. I kolejny składamy na pół i powstały trójkąt przypinamy obok. Również staramy się rogiem trójkąta zasłonić szpileczkę wbitą do poprzedniego. I w dolnych rogach przypinamy dwoma szpileczkami. Kolejny trójkąt zasłoni szpilkę i z jednej, i z drugiej strony, tworząc zamknięty okrąg. W ten sposób powstał nam pierwszy rząd. Kolejny wykonamy z innego koloru. Na tej samej zasadzie składamy wstążkę z jednej i z drugiej strony i szczytem trójkąta zasłaniamy szpileczkę z poprzedniego rzędu. Przypinamy w dolnych rogach. Kolejne trójkąty starajmy się przepinać dość ściśle, aby spod spodu nie było widać białego styropianu.
ten sposób powstał nam drugi rządek. Tym samym sposobem powtarzamy kolejny raz. Zbliżając się do końca jajka, będzie nam coraz trudniej zakryć wszystkie szpilki, ale nie musimy się tym przejmować, bo będą one schowane w gniazdku. Ostatni trójkącik warto przyciąć na dole nożyczkami. Dzięki temu wykończenie będzie bardziej eleganckie. W ten sposób mamy gotową pisankę. Na zakończenie przygotujemy dla naszej pisanki gniazdko. Użyjemy do tego przygotowanego wcześniej sianka bądź sizalu. Wystarczy uformować w miarę okrągły kształt z lekkim wgłębieniem w środku i umieścić w nim naszą pisankę.